drodzy bracia i siostry, 36. niedzielę z tym ciągu roku. Pan mówi myśli mojej są myślami pokojowymi udręczenia. Wzywać nie będziecie, ja was wysłucham i sprowadzę do domu ze wszystkich krajów waszego wydania. Mszę świętą sprawuję w intencji za zmarłym Stanisławem Szczem i zmarłego Antoniły Bada Szczem i za to dziecko, które dzisiaj przyjmie chrzest w sakramencie świętego. Przeprosimy Pana Boga za nasze grzechy, a chciałbym czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Panu bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem zaniedbania. Moja wina, bardzo wielka wina. Przez to Boga najświętszą Marię za dziewicę wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzech, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Panie Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Duchu Niego, Boże Ojcze Wszechmocy, Panie Zbawiciel Wielkodobny, Jezus Chrystus, Panie Boże, Baranku Boże, Synu Ojca, który władzi grzechy świata, który siedzisz po prawicy Ojca, zmienił się na nami. Ale Boże, tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Pan, tylko Tyś najwyższy. Niewiastę dzielną tu znajdzie, jej wartość przewyższa perły, w serce małżonka jej upa, na zyskach mam mu się zbywa. Nie czyni mu źle, ale dobrze, przez wszystkie dni jego życia. O len się stara i wełnę, pragnę was trwać będę, to trwa we mnie, przynosi owoc obfity. Alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi, przekazał mu swój majątek. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1. Każdemu według jego zdolności i odjechał. Po dłuższym czasie powrócił Pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał 5 talentów, przyniósł drugie 5 i rzekł: Panie, przekazałeś mi 5 talentów, oto drugie 5 talentów zyskałem. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy sobie. Drodzy bracia i siostry, Chrystusie Panu, ubiegłą niedzielę przypowieści o roztropnych i nierozsądnych pannach przypomniał nam Chrystus, że nasze życie jest oczekiwaniem na Jego przyjście, a nie wygodnym spaniem. Tę samą prawdę przekazuje nam w przypowieściach o sługach i powierzonych im talentach. Oczekiwanie to nie oznacza jednak bezczynność, ale mamy oczekiwać na Pana przy swojej pracy.
Człowiek musi zapracować na swoją nagrodę w postaci wiecznej radości w domu Ojca. Pan rozdał sługom talenty. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1. Każdemu według jego zdolności. Ale talent posiadał wówczas ogromną wartość. Nie chodzi tu jednak o wartość złota. Przypowieść o sługach i talentach nie jest pouczeniem dla bankierów, jak mają powiększać swój kapitał. Oni sami potrafią wymyśleć najbardziej chytre i nieuczciwe sposoby. Jest to pouczenie dla nas wszystkich, jak korzystnie ulokować w Bożym Banku swoją pracę, co zainwestować swoje życie i jak wykorzystać swój czas i zdolności w oczekiwaniu na Pana, który ma przyjść na rozliczenie. Talenty to życie, czas, zdolności i dary łaski. Bóg dał ich wszystkich bardzo wiele, chociaż nie wszystkim w jednakowej mierze. Życie to odpowiedzialne, mądre gospodarowanie tymi talentami, aż przyjdzie Pan i wręczy każdemu nagrodę. Bóg dał nam te talenty, żebyśmy się wzbogacili i zapracowali na nieprzemijające wieczne życie. Kto nie współpracuje z Bogiem i nie wykorzystuje rozumnie talentów, czyli życia i wszystkich darów cielesnych i duchowych, ten przegra swoje własne życie. Życie to nie jest dzień radości ani dzień smutku, ale dzień pracy. Jedni spędzają swoje dni na zabawach, drudzy zaś wiecznie płaczą. Bóg nie chce ani jednego, ani drugiego. Życie to cały czas praca, a człowiek jest Bożym pracownikiem. Powinien więc pracować, wykorzystywać powierzone sobie talenty, budować lepsze, szlachetniejsze, sprawiedliwsze i świętsze życie oraz lepszy świat, i w ten sposób zapracować na wieczną nagrodę. Świat musi być lepszy, bo my jesteśmy do tego powołani, żeby go kształtować swoją dobrocią, miłością, realizując Boży plan przez wykorzystanie otrzymanych talentów. U Boga nie ma i nie może być bezrobotnych. Każdy otrzymał od Niego swoje miejsce pracy, swoje życiowe zadanie. Każdy otrzymał również potrzebne do tego talenty, dary i zdolności. Każdy ma wyznaczony swój czas pracy, określoną ilość lat i dni. Nie jest ważne, ileśmy otrzymali, ale to, cośmy z siebie dali i cośmy zarobili. Bóg nie pyta nas, gdzie i jak długo żyliśmy, ale jak żyliśmy. Nie jest ważne, czyśmy otrzymali 5 talentów, czy też tylko 2, 1, czy tylko 0,5 talenta. Ważne jest pracować z miłości do Boga i zarabiać na Jego wieczną miłość. Amen. Teraz udzielimy Chrztu Świętego. Zapraszam rodziców, rodziców chrzestnych. Dobrze. Jakie imię wybraliście dla swojego dziecka? Olivia Angelika. O co prosicie Kościół Boży dla swojego dziecka? O chrzest święty. Prosząc o chrzest dla waszego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus.
Czy jesteście świadomi tego obowiązku? Jesteśmy. Czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu ich obowiązku? Jesteśmy. Drogie dziecko, wspólnota chrześcijańska przyjmuje cię z wielką radością, ja zaś w imieniu tej wspólnoty znaczę ciebie znakiem krzyża, a po mnie naznaczę cię tym samym znakiem Chrystusa Zbawiciela, twoi rodzice i chrzestni. Prośmy Chrystusa o miłosierdzie dla tego dziecka, dla jego rodziców, dla chrzestu, dla wszystkich ochrzczonych i wołajmy do Niego: Chryste, wysłuchaj nas. Prosimy Cię, aby to dziecko odrodziło się z wody i Ducha Świętego na życie wieczne. Prosimy Cię, aby stało się żywym członkiem Kościoła Świętego. Prosimy Cię, aby mogło słuchać Twojej świętej Ewangelii, wypełniać ją bycie świadkiem. Prosimy Cię, aby pociągnięte słowem, przykładem chrześcijan wzrastało w własnej świętości. Prosimy Cię, aby wszyscy Twoi wyznawcy zawsze trwali w jednej wierze i miłości. Święta Maryjo, Matko Boża, Święty Józefie, Święty Janie Chrzcicielu, Święci Piotrze i Pawle, wszyscy święci, święte Boże. Wszechmogący wieczny Boże, Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby oddalił od nas moc szatana, ducha nieprawości, a człowieka wyrwanego z ciemności przeniósł do przedziwnego Królestwa Twojej światłości. Pokornie Cię błagamy, byś to dziecko uwolnił od grzechu pierworodnego i uczynił swoją świątynią mieszkaniem Ducha Świętego przez Chrystusa Pana naszego. Niech Cię broni moc Chrystusa Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieku. Przez tajemnicę tej poświęconej wody racz udzielić duchowego odrodzenia Twojej służebnicy, którą w wierze Kościoła wezwałeś do chrztu, aby otrzymała życie wieczne przez Chrystusa Pana naszego. Drodzy rodzice chrzestni, przyniesione przez Was dziecko otrzyma z miłości Bożej przez sakrament chrztu nowe życie z wody i Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze, tak aby zachować w nich to Boże życie od skażenia grzechem, możliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. To wiara Kościoła, w której Wasze dziecko otrzymuje chrzest. Pytam Was, czy wyrzekacie się grzecha, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, by was grzech nie opanował? Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Teraz wyznanie wiary. Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych, zasiada po prawicy Ojca? Wierzycie. Czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, martwychwstanie ciała i życie wieczne? Wierzycie. Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. Czy chcecie, aby to dziecko otrzymało chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy? Dobrze. Na drugie ramię, tak. To jest tą dać chrzest. I to tak, żeby tę głowę na dół. Imiona jakie? Oliwia Angeliko, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Bóg Wszechmogący, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który Cię uwolnił od grzechu, odrodził z wody i z Ducha Świętego, On sam namaszcza Ciebie krzyżem zbawienia, abyś włączona w lud Boże wytrwała w jedności z Chrystusem, kapłanem, prorokiem, królem na życie wieczne. Drogie dziecko, stałeś się nowym stworzeniem, przeoblekłaś się Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech Twoi bliscy słowem, przykładem pomagają Ci zachować godność dziecka Bożego, nieskalaną aż po życie wieczne. Amen. Położyć się. Przyjmijcie światło Chrystusa. Proszę bardzo odpalić. Podtrzymywanie tego światła powierza się Wam, rodzice i chrzestni, aby Wasze dziecko oświecone przez Chrystusa
postępowało zawsze jak dziecko światłości, a trwałe zwierzę mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana. Razem ze wszystkimi świętymi w niebie. Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przeoblekliście się w Chrystusa. Alleluja, alleluja. Można wrócić na swoje miejsce dalej. Uczestniczymy w mszy świętej. Bądźże pozdrowiona, posyczą żywa, której jest Chrystus, i na Jezu, pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
Ojca, Twoim Synem Jezusem Chrystusa. Pamiętaj także naszych zmarłych braci i siostry, którzy zostali zdradzeni w Afganistanie, o zmarłych Stanisławie, Antoni, Medwardzie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy się, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym. Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Jakubem, ze świętymi apostołami, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie Boże Ojcze, Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszych winowajców. I nie rób nas na pokuszenie. Wybaw nas, Panu, zwłaszcza gdy oddasz nasze czasy pokoju. Pomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu pełni nadzieję oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, bo Twoje jest. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mu Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, stawiając swoje kościoły i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pewnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój Pański zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju, pokój na wszystkich. Boże, który gładzisz you.
Patrzymy się na oliwkę. Na oliwkę patrzymy się. Tak, żeby tutaj krzyczy zrobiła. Dobra, muszę teraz dowolę. Co jeszcze? No? Madzia, wstawaj. Maskę. I tutaj bardziej szybciej. Na długo. O, mamy. Tutaj najpierw nie muszę to widać. Uwaga, uwaga.
była. Kalina. Proszę się uśmiechnąć. To jest nagrywanie. Pan nagrywa. To są chrzciny nie urodziny. Nie, jakby uśmiechnąć się, to są chrzciny, nie stypa. Tak jest. Oj, no. Zrób uśmieszek. Uśmiechnij się. A kuku. Masz ciemną całą. Diabełek wygoniony, to już teraz. Dlaczego diabełka przyjmie? Później. Tort na chrzcinę dla Oliwci. Tu się pomachaj. Cześć, bo jest i Mikołaj. O kurka, wolna. Cześć, też jest? Jest Jacy? No czekaj, kiedy trzymam. Czesny na czele. A to pana? O, nogą dotknął. Uwaga, zdjęcie będzie. Tak, uwaga. Tylko. Chwila. Uwaga. Jeszcze. Dobra. Oliwka całego zjeść. Kto kroi? Do mojego, Czekaj, tu jeszcze, nie? To są żywe jeszcze. Te. Misia zjedzie, nie? Zdoniczka i nie. Na drugą. Co to? Odejdź, Mikołaj, odejdź. Ja poproszę ciasto. A to bierze. Ja to bierze. Uważaj. Ja mam. Dlaczego? Dlaczego? Bo nie wiem, jak miliona. O, nie? Piłę odpalę. Co to jest? Ale chyba to na pół. Przecież to jest za długi. Całość. Po całości. Nie wiem, co to jest. Poczekaj, Amanda, na razie. Ja muszę mi dać na talerz, bo ja myślałam, że ten. Tomek, przekazujcie tam do końca. Ale wielkie kawały, ktoś to zje, to pęknie. Z jednej strony talerz na początku takie wyjdzie tego na pół. Ja zablokowałem. Księżniczka kochana. To weźcie tam. Oliwka. To na pół dzieciakom wzięło, nie zjedzą. To na pół, za dużo. Nie, my zjedzemy. Zobacz, wyznaczone, że wystarczy. Zymon, do domu ze weźmie. To podawać tam. Na 16 osób, bo jeszcze to jest tyle. Także dlatego to jest mniejsze nawet, cięższe. Ja chcę tu poleciało. Gdzie? Tam. A to co tu? Zobacz, może tam babcia sięgnie. Mogę ten kwiatek. Trzymaj, weź tu z tej strony talerz. A co to jest? Co to jest? A tu jedzenie? Czekaj. No. Nie pobij. No ale ważne. Jak się tu nie wiem, czy to tu wystarczy? Wystarczy! Nie muszę. Jeszcze drugi ma w lodówce. No, jeszcze drugi jest? Się bawić, to się bawić. O, Julia. Pękasz tu w tytoł. Co? Misia, Misia. Będzie jadła? Zaraz dostaniesz. Iś tam, tam. Tomek, trzymaj z tamtej strony. Czy my już tutaj tego. Dajemy o. Tu jeszcze czekaj, tutaj to co tu? Tu jest dla Szymona. Tu jest dla Szymona. Ona nie ma tego. Marta? To jeszcze tam nie ma torta. A teraz tam dalej, tu całe przody. Jeden miał tylko. Ten nie ma. Ma szekolada gruba.
Pan cię nagra, masz. Proszę. A, Siusiu, ja nie daj tu podudkę i dam, Mariusz. Masz, masz. Mam. Twoje święto, a? Czy ja ten kotek nie do jedzenia? Chyba tak. A ja będę mogła tego kotka? Na pół wam podzielę. Oliwka, tak, kochana oliwka. A czy jest jakaś twarda czekolada, Boże? Ciocia, a tu coś jest, jak jest bo mówił ci gorącym nogiem. No a jakim mam? Ciocia, a tu do jedzenia te białe? Tak. Tam dalej? Kto tam jeszcze ma? Paweł? Bombę. Nie, no wszyscy już tam mają, tak? Jest tam wszystko. A ty masz, no to daj. Tu dla pana. To połowę dla mnie. Połowę? No tak, bo to za dużo. Cały i na pół przekroiłem. Czekaj, Amanda tam ma z przodu, tak? Ja nie mam łyżki. Zaraz, Amanda tam są. Nie, tego. Daj tego, nie widać, nie ma pomii. To jeszcze nie ma. Czekaj, teraz tak, kto tam jeszcze? Co? Nie krój, bo tutaj ty Violeta, gdzie masz? Dobra, ja idę do niego. To ci dam kawałek może tu. A ja gdzie mam? Dzieciaki, nie, tam liczyłaś dzieciaków? Masz na a dzieciaków? Amanda tam siedzi. No. Masz Amandzia, Angelika, Szymon, Beata. Anecie do niej. Aneta ma wyjść. Tak. Ty tu masz narzucone, masz, Sara. Aha. Ile jest dzieci? Dzieci nie kłócili. Mój Jezu. Nie podzielisz całego. Jak te głowy? Jak mówię, że ciotka podzieli, to podzieli. Proszę bardzo. Dziękuję. Proszę, tak chce mi się. Masz. A Mikuś ma? Mikołaj ma głowę? Kalasa, gdzie my pan? No. Masz. Czekaj, Tomek, włożę główkę. Wczoraj. Będzie mu tyle. To wiesz, że razem. Dobra. Dobra. Tu się schowa. A ja mam? Misiula, chodź. Chodź, dobra. Weź pomacha jej rączką, niech pomacha do mnie. Jej rączką. A bo ty nie masz, Marta, ten masz się z przodu, nie? Ty ten masz, tak? Fiona. Jeszcze. Ten masz, tak, na siebie? Nie, to jest wylety. No to czekaj, to jeszcze jeden, bo tu ich... Teraz jest wylety. Już! Już! Stajemy do zdjęcia. Tutaj wszyscy razem. Uwaga, bo dzieci mają...
No. O. Pokaż się. Niunia. No. Pokaż się śliczności. Hej, uśmiechnij się. Uśmiechnij się do mamy. No. Proszę, uśmiech. Ale ty pięknie wyglądasz. Czekaj. Pójdź. Zdjęcia, później mi prześlesz. Nagrywam! Będzie, nie? Ale piękna! Czekaj, ja wezmę, też przyniosę. Poczekaj na chwilę. Czekaj, buciki. Kala, weź to zabierz tu na górę, ja sobie siądę na taboret, to sobie ją ubiorę lepiej. Buciki jej. Bo sweterek tak będzie, odejść, odjeżdżać. Żeby nie było jej za ciepło. Proszę, buciki. Z jednego odcinka. Thank you.
Okay.